właśnie. No. Doświadczony reporter, doświadczony... W kadrze było mnie widać. Tak, doświadczony fejmowiec i jutro doświadczony zawodnik będzie. Witam serdecznie. No te doświadczenie dopiero nabywam, dopiero jest to początek tego, kiedy wszystko to łapię, ale bardzo mi miło. Dziękuję. Słuchaj, widziałem, że taki trochę rozbiegany jesteś tutaj ogólnie i gdzieś przez... Tak się zastanawiałem, czy bardziej byś się tu odnalazł teraz tu w tej roli, stojąc na ściance i prowadząc z kimś wywiad, czy lepiej się czujesz w roli zawodnika? Wiesz co, i w roli tutaj prowadzącego kanału, i w roli zawodnika czuję się świetnie, ale tak jak zresztą ostatnio rozmawialiśmy, sport towarzyszy mi w życiu od samego początku, od dzieciaka i naprawdę czuję się bardzo fajnie w roli zawodnika. No i mam nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz. Znaczy pierwszy i nie ostatni. To jest tak, jak marzyłeś? Tak, wszystko idzie zgodnie z planem. Dosłownie. To co, czego Ci mogę życzyć jutro? Tylko zwycięstwa. Tylko tyle pozostało, żeby dokończyć ten okres przygotowań, który był naprawdę ciężki i wierz mi, ja dałem z siebie naprawdę wszystko w tych przygotowaniach. Każdemu z osobna życzę zwycięstwa, żeby zwyciężył przede wszystkim siebie, a w walce będzie jak będzie. Dziękuję. Dokładnie. Bardzo. Dziękuję. Bardzo szybki wywiad.